Pan wie, jaki jest przepis Machulskiego, jaki był przepis Machulskiego na komedię stulecia? Jak to się stało właściwie? Ja myślę, to on sam zresztą tutaj zademonstrował, że nie spodziewał się czegoś takiego. To był bardzo oryginalny wtedy pomysł, to co się działo w bardzo smutnym czasie. On odżegnuje się od różnych skojarzeń ze stanem wojennym, ale myśmy wszyscy byli przekonani jednak o rodzaju jakiejś misji wyjścia do Polaków z humorem. No jednak jakiś tam totalitaryzm panował wśród tych kobiet. Wszystkie poprzednie komedie Machulskiego no, zdradzają niebywały talent na naszym gruncie i lekkość jego jako scenarzysty. I myślę, że on nam wszystkim dał takie poczucie, że uczestniczymy w jakiejś zabawie, która jest dla nas wszystkich bardzo ważna. No, coś takiego czasami mogli mieć być może aktorzy w słynnych kabaretach literackich. A tutaj jeszcze do tego doszła wizja niezwykła. Cieszyło mnie to, że mój brat, bliźniak Jerzy Łukaszewicz był operatorem tego filmu. Więc groziło nam, że traktując zbyt poważnie ten materiał, stworzymy wizję orwellowską, brudną i zachlapaną. A operator i Janusz Sosnowski, scenograf, sprzeciwili się tym sugestiom pierwszym reżysera i wybudowali nam bajkę, która no, bawi nas do dzisiaj.